jakimkolwiek samochodzie marzyłem wtedy. Ponieważ samochodami w latach 80. jeździli tylko ludzie, którzy mieli na to pieniądze, mieli dojścia. No i to była zdecydowana mniejszość ludzi. Jak sprawdziłem statystyki, w 89 roku w Polsce było tylko 4,5 miliona samochodów. Dzisiaj jest około 20. Więc wtedy samochód miał tylko ktoś, kogo było na to stać, kto miał dojścia, kto miał ewentualnie rodzinę za granicą i dużo pieniędzy. W związku z tym trudno powiedzieć, no, czy to byłby maluch, czy to byłby najnowszy Mercedes, to wszystko jedno. Byleby coś, co jeździło i pozwoliło uwolnić się od dość upiornej komunikacji miejskiej. Wystarczy spojrzeć, jak wyglądały ulice Warszawy w 89 roku. Wystarczy obejrzeć choćby stary dziennik telewizyjny, albo tu doskonałym materiałem, czy źródłem jest pierwsza polska telenowela W labiryncie, gdzie możemy sporo obejrzeć polskich ulic, polskich samochodów. Wtedy głównym samochodem w Polsce był oczywiście maluch, stanowiąc mniej więcej 1/3 wszystkich samochodów jeżdżących, to były maluchy. Rynku motoryzacyjnego właściwie nie było w znaczeniu dzisiejszym. Samochód można było kupić nowy, polski, tylko mając tak zwany talon na ten samochód, ewentualnie czekając w kolejce kilka lat, albo kupując nowy samochód na giełdzie, który był droższy od wyprodukowanego w fabryce. Ponieważ jak wiele rzeczy w gospodarce socjalistycznej, także sprzedaż samochodów była postawiona na głowie. To znaczy samochód nowy wyjeżdżający z fabryki natychmiast stawał się 2 czy 3 razy droższy. Gdyby tym samochodem dzień później pojechać na giełdę samochodową, to można było dostać 3 razy tyle, tak? Tyle, że tych samochodów zwyczajnie nie było, dlatego właśnie tak to wyglądało. Dopiero samochód jakiś taki 6-7-letni, używany, zrównywał się ceną z nowym takim, no ale który był niedostępny, tak? Więc to było wszystko nienormalne. Dzisiaj kupując auto, wyjeżdżamy nim z salonu, no od razu jest jakieś 10-20% tańszy. Tak po roku, to nawet do 30-40 w skrajnych przypadkach. Czyli jest normalnie. Wtedy było nienormalnie i rzecz używana była znacznie droższa od nowej, bo nowej nie było. No, taka najsłynniejsza giełda samochodowa to był bodajże, to było Bemowo, lotnisko. Później giełda przeniosła się na Żerań. Sam pamiętam jeszcze w wczesnych latach 90. często tam jeździłem, kiedy już byłem w stanie kupić samochód, sobie jakiś sprzedać, zamienić. Więc no, całe wycieczki tam w weekendy się odbywały. Zresztą śmiesznie to wyglądało, bo wzdłuż ulicy Modlińskiej stało mnóstwo handlarzy, tak zwanych łapaczy, którzy takim charakterystycznym gestem pokazywali, że żeby się zatrzymać w salonie, że chcą podjechać, że to autostopowicze, tylko że są zainteresowani samochodem, bo rozpoznawali model, to było z dużym prawdopodobieństwem, mogli stwierdzić, że ktoś właśnie jedzie na giełdę sprzedać, więc machali, że oni już tu teraz na poboczu drogi załatwią sprawę. Więc dawali trochę mniej pieniędzy, ale za to kupowali natychmiast, bez czekania. A z takich samochodów, które wówczas jeździły, do których pewnie z wielu Polaków ma sentyment, podejrzewam, że to są no, choćby czarne Wołgi słynne, tak? Które obrosły legendami, że jeżdżą nimi jakieś potwory i porywają dzieci. Znaczy czarne Wołgi właśnie, tak? Bo to też taki samochód rządowy wówczas. Pamiętam, że miałem słabość na przykład do zaporożców z takimi bocznymi kieszeniami łapiącymi wiatr, ponieważ one miały silnik chłodzony powietrzem. Więc to chyba to, czego mi jakoś tam brakuje, tego klimatu, tak? Kiedyś samochody można było łatwiej rozróżnić po dźwięku silnika na przykład, tak? Więc jeżeli jechał trabant czy syrenka, czy taki zaporożec, to było słychać zwyczajnie. No powiem, że nie tęsknię, ponieważ to były dość upiorne produkty. Maluch, no, mówi się o tym samochodzie, że zmotoryzował Polskę i to jest prawda, ale on ją zmotoryzował no, z konieczności. Nie było innej możliwości, bo żyliśmy w takim dziwacznym kraju, więc no, tylko mały, zły, tani samochód mógł ten kraj zmotoryzować. A przecież nie o to chodzi. No, myśmy byli zmuszeni, byliśmy skazani na tego malucha,
Więc oczywiście moim pierwszym samochodem też był maluch, faktycznie. Kiedy zmieniły się warunki gospodarcze, pojawiło się mnóstwo dziwnych samochodów, które różne firmy nowo powstające usiłowały tutaj sprzedawać, na nich zarabiać. Pamiętam taki śmieszny samochód indyjski, który nazywał się Suzuki Maruti. To znaczy, to był samochód Maruti 800 produkowany na licencji Suzuki. No, wyglądał jako tako. No, technicznie to było auto z początku lat 80., ale było w miarę tanie, w miarę przyzwoicie wykonane i no, odstawało na plus od tego, co było wcześniej w Polsce. No, miejsca, w których te samochody były sprzedawane, były bardzo dziwne, no bo to takie początki, nie było salonów kiedyś, prawda, więc to różne małe firmy sprowadzały to swoimi kanałami i usiłowały na nowo motoryzować Polskę, żeby sprzedawać coś innego niż ten maluch, ten duży Fiat. Więc raczej, chyba myślę, że to jest dobry przykład. Samochód w sumie dość zły, rdzewiejący, niewygodny, ale taki skrojony na Polskę, na polskie potrzeby tamtych czasów i dopasowany do sytuacji po prostu. Polacy w latach 80. marzyli oczywiście o samochodzie niemieckim przede wszystkim, bo się kojarzył z solidnością i trwałością i w ogóle wszystkim ochy i jachy. Natomiast nawet nie chodziło, czy to będzie Volkswagen czy Mercedes, ale żeby to był konieczny diesel. Samochodów prywatnych z silnikiem wysokoprężnym, czyli napędzanym olejem napędowym, czy potocznie mówiąc ropą, było bardzo mało. Ropa służyła do napędzania autobusów miejskich, ciężarówek, sprzętu budowlanego. No, odbiorcą ropy były właściwie wyłącznie zakłady państwowe, a samochody osobowe napędzane dieslem to były bardzo nieliczne, było ich mało. W Polsce w ogóle się nie produkowało silników diesla do aut osobowych. W związku z tym ropa nigdy nie podlegała reglamentacji. Kiedy w najczarniejszych latach 80. mieliśmy kartki na benzynę, ropę można było kupić bez problemu. Jeśli chodzi o PRL, raczej jestem sentymentalny wobec własnej młodości. No ja nie znam innych czasów. No ja, to była moja młodość i to tak chyba ma każdy. Tak? Ludzie, którzy nie wiem, żyli w czasie wojny też, no nie dożywają sentymentu do wojny, nie o to chodzi, ale nie znają innej rzeczywistości, więc no, ja wychowałem się w PRL-u, jestem dzieckiem PRL-u i no, mam sentyment oczywiście do tamtych smaków, zapachów, sytuacji. No, wiele rzeczy było wówczas prostszych i jakichś takich skrojonych no, bardziej na ludzką miarę niż dzisiaj, tak? Ja, nie wiem, jeżdżąc w PRL rowerem, składakiem, to jeździłem sobie po chodniku bez świateł, przejeżdżałem po pasach. No nikt, w ogóle nikomu nie przychodziło do głowy czepiać się rowerzysty wówczas, tak? No, no jak, gdzie, o co chodzi? No dzisiaj to jest poważny problem. No, jeżeli będzie stał pan policjant, tak? Ja przejadę rowerem przez pasy, to mogę dostać jakiś masakryczny mandat. No w ogóle o co chodzi? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Dlaczego tak jest? Kiedy było tak fajnie, a teraz jest nie do wytrzymania. Więc pod tym względem, no mam, tak. No, ponieważ wzrastałem w takich czasach, no to trochę tęsknię za taką łatwością załatwienia niektórych rzeczy. No kiedyś dużo łatwiej było, nie wiem, przekroczywszy prędkość, prawda, wręczyć panu milicjantowi łapówkę jakąś drobną i sprawa była załatwiona. Dzisiaj mamy jakieś fotoradary, jakieś cuda, jakieś punkty. To wszystko jest jakieś okropnie opresyjne. Mi się to nie podoba, mimo że może są jakieś plusy. No, może bym sobie życzył, żeby ten komunizm w końcu upadł. czy on już upadł, czy nie upadł, bo właściwie to sprzeczne komunikaty docierają jakoś tak ze wszystkich stron, więc może to mnie trochę zastrzeliło, czego ja bym sobie życzył. Czekaj, coś. Z okazji. Nie powiem ci nic odkrywczego, ani tutaj błyskotliwego chyba. No bo jak powiem, żebym chciał, żeby było... Ja nie chcę powiedzieć, żeby było jak kiedyś, ale... Ponieważ tak tęsknię właśnie za tymi takimi... za tymi czasami skrojonymi na ludzką miarę, za tą taką ciszą, spokojem jakimś,
No to no chciałbym, żeby było, żebyś może udało nam się wrócić do takich czasów, kiedy można było się tak jakoś łatwiej nad sobą zastanowić, jakoś tak wyciszyć. Bo wydaje mi się, że w PRL ludzie mieli więcej czasu po prostu dla siebie, tak? Kiedy nie było tyle telewizji, tego całego internetu, że bardziej byliśmy, trochę wolniej żyliśmy i chyba spokojniej jakoś tak. Wszystko było na ludzką miarę. Mimo mojego sentymentu do PRL-u, bo to są moje czasy dzieciństwa, to bardzo bym nie chciał, żeby wróciła tamta rzeczywistość gospodarcza. Ponieważ to był no, koszmar, tak? Znaczy, ja dobrze pamiętam wszystkie kartki, wszystkie kolejki, tą władzę ludzi pracujących w handlu szeroko pojętym nad klientem. Tą taką pogardę wobec tej tłuszczy stojącej po nie wiem, po gazetę przecież, tak, nic wielkiego, czy po kawałek mięsa. Myślę, że to dobrze, że myśmy to przeżyli, że wiemy, co to oznacza, tak? Że człowiek z zachodu, współczesny, kompletnie nie rozumie, czego my chcemy, tego socjalizmu jest przecież taki fajny, a no, my wiemy, do czego to prowadzi.